Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na konferencji Wall Street w Karpaczu. Ze mną w studio pan Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Pana. Grupa Azoty w ostatnim kwartale zanotowała wyższe przychody, natomiast zyski i w EBITDA poniżej oczekiwań. Co stało za wynikami? Na ten wynik zaciążyły wyniki sektora nawozów. Jest to związane z dość wysoką bazą wynikową w pierwszym kwartale 2016 roku, ale tak naprawdę jest to wynik ceny surowca, podstawowego surowca, czyli gazu. W tym roku zima w Europie była znacznie bardziej surowa, w związku z tym pojawiły się ceny gazu w okolicach 20 euro, natomiast w zeszłym roku te ceny oscylowały wokół 15 euro. I przy podobnych poziomach ceny produktów, wówczas no, niestety marża musiała być niższa. Także to była wynikowa kwestia. Niemniej jednak pozostałe dwa sektory, czyli tworzywa i chemia, zanotowały bardzo dobre wyniki. W szczególności tutaj muszę podkreślić wynik segmentu tworzyw. To był wynik nienotowany od wielu, wielu lat. Wspomniał Pan, że ceny gazu są bardzo ważne z perspektywy grupy. Grupa Azoty jest największym konsumentem gazu w naszym kraju. Jak bardzo przekłada się cena gazu proporcjonalnie, jeżeli bylibyśmy w stanie to określić? Czy można wysnuć jakiś wzór mówiący o tym, że właśnie gorsza pogoda zimą, bardziej surowa zima to jest o tyle i tyle gorszy nasz wynik? Tu działają dwa czynniki, może nawet trzy. Pierwszy to ceny globalne, jak wpływają na ceny naszych produktów, które generujemy na rynku polskim i które możemy wygenerować na rynkach zagranicznych. Drugą kwestią jest cena gazu, ale tak naprawdę ten trzeci czynnik, może jest nawet bardziej ważny, to gwałtowność zmian. Jeżeli gwałtowność zmian jest dość znaczna, wówczas możemy nie nadążyć ze zmianami ceny produktu, albo otoczenie zewnętrzne nie pozwala nam na zmiany cen produktów. Oczywiście może być to wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny. To zależy od kierunku, w którym kształtują się ceny. Panie prezesie, mówiąc o globalnych cenach gazu, powolutku już jesteśmy częścią globalnego rynku. Mamy terminal w Świnoujściu, którym dostajemy gaz skroplony LNG. Ale Grupa Azoty tego nie chce. Dlaczego? Przede wszystkim nie mamy portu rozładunkowego, ale tak przechodząc jakby do naszych realiów, my kupujemy gaz po prostu rurociągami. W związku z tym tak naprawdę jaką mieszankę nam przygotują nasi dostawcy, to nie ma dla nas znaczenia, byle proces prawidłowo przebiegał i to jest dla nas istotne. Z perspektywy makro pojawienie się na rynku europejskim LNG, a szczególnie na rynku polskim, jest o tyle ważne, że może istotnie wpłynąć na poziom cen w średnim terminie. W kontrakcie długoterminowym też tak, na przykład, tak? Tak, ale mówi się o tym, że w przeciągu kilku lat na rynek polski wpłynie około 20% rynku gazu z Ameryki Północnej. W związku z tym no, niewątpliwie musi to jakoś wpłynąć na 20% ceny naszego europejskiego zapotrzebowania. W związku z tym no, musi to jakoś wpłynąć na ceny europejskie. Miejmy nadzieję, że ceny spadną, ale no, wszystko zależy od zachowania się największego gracza na tym rynku, czyli Rosji, bo tutaj można sobie tak na szybko wysnuć dwa kierunki działania. Po pierwsze, Rosja może wycofać pewien wolumen dla utrzymania cen, ale może też spróbować nie pozwolić na wejście tego gazu. Wówczas będzie walka cenowa, która może być dla nas bardzo korzystna. Jeżeli chodzi właśnie o ten model walki cenowej, Polska jeszcze realizuje teraz jeden duży projekt, tak zwanej Bramy Północnej. Kolejny projekt mający zdywersyfikować kierunki dostaw gazu do kraju. Czy z tej perspektywy, patrząc tak bardzo w skali makro, czy to jest kolejny argument mówiący o tym, że mamy perspektywę na kontrakt długoterminowy i tańszy gaz,
czy też to jest inwestycja, która po prostu będzie droga i być może do niczego nie doprowadzi? Czy Grupa Azoty tutaj miałaby jakiś sprecyzowany pogląd? Znaczy, na pewno otwarcie takiego kanału jest zabezpieczeniem strategicznym. Ja myślę, że pozytywnym, i to w perspektywie jakiegoś czasu powinno pozytywnie zadziałać na ceny, bo to de facto powoduje, że no największy dostawca gazu musi dostrzegać, że nie jest głównym i dominującym dostawcą, a wiadomo, że ceny na rynku światowym będą ulegały zmianie. Oczywiście mamy nadzieję, że to będzie zmiana w dół. Wracając do tego, co dzieje się w grupie, była ostatnio weryfikacja, zmiana strategii delikatna, tej strategii z lat, mówiącej o planach firmy na lata 2013-2022, z tego co pamiętam. Co się konkretnie zmieniło i dlaczego? Może powiem, że przyjęliśmy, chcielibyśmy dokończyć konsolidację, która się zaczęła, i faktycznie czasami inwestorzy zwracają nam uwagę, że może nie za szybko przebiega. No z naszej perspektywy ten proces jest dość zaawansowany, niemniej jednak czujemy potrzebę przyspieszenia tego procesu i to jest jeden z kierunków. Chcemy to też wzmocnić poprzez IT, gdzie no, IT jest podstawą nowoczesnych firm w dzisiejszych czasach. Z istotnych zmian jest też wejście w biznes Petro. No, ma to na celu dywersyfikację przede wszystkim naszych produktów, naszej działalności. W perspektywie dłuższej być może to jest niwelowanie cykli koniunkturalnych, które występują w każdej branży, i tutaj jeżeli będziemy mieli kilka branż, to te cykle będą być może się równoważyły. Istotne jest też nasza działalność rozwojowa. Liczymy na to, że wiele naszych projektów osiągnie wartość, która przełoży się na wartość dla akcjonariuszy, ale nie bez znaczenia też jest rozwój produktów dla rolnictwa, tak szeroko pojęty, bo poza nawozami, które chcemy, żeby były bardziej wygodne dla rolnika, bardziej efektywne, też dbamy o to otoczenie rolnika. To znaczy, wiadomo jest, że jeżeli rolnik ma wysokie dochody, to znaczy, że kupi od nas produkty. W związku z tym staramy się dodawać też usługi do naszych produktów, aby ten rolnik mógł bardziej efektywnie gospodarować i być bogatszy de facto. Mówiąc tak, patrząc do przodu troszkę, co może być w przypadku Grupy Azoty takim bodźcem czy motorem napędowym dla spółki w najbliższych latach? Na pewno bodźcem będą efekty tych prac rozwojowych, tych prac niszowych, nad którymi pracujemy. To będą wolumenowo może mniejsze jakieś produkty, ale liczymy na to, że wartość marży będzie znaczna i to może się przełożyć bardzo dobrze na wyniki. Nie bez znaczenia jest otoczenie rynkowe, tak? Jeżeli ono będzie pozytywne, to na pewno będzie to sprzyjało rozwojowi i będzie kreowało nowe pomysły, nowe rozwiązania. Będzie nas stać na finansowanie tych pomysłów. Jeżeli chodzi o perspektywę tego roku, czego możemy się spodziewać po Grupie Azoty do końca 2017 roku? Na pewno bardzo dobrych wyników w segmencie tworzyw. Dobrych wyników, równie dobrych wyników w segmencie chemii. I liczymy na to, że równie dobre wyników w segmencie nawozów, choć w segmencie nawozów tutaj relacja między gazem a cenami produktów jest na tyle istotna, że może być spora zmienność. Na ten moment sytuacja jest bardzo stabilna i zgodna z naszymi oczekiwaniami. Dziękuję bardzo za rozmowę o planach Grupy Azoty, o znaczeniu rynku gazu i o kluczowych projektach i planach. Opowiadał nam pan Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie.